Witam Was serdecznie w nowym filmiku na kanale The Crazy Pro Team. Dzisiaj robimy sobie filmik, którego zapowiedź już widzieliście przedwczoraj, a mianowicie test z fajerwerków z marketu Dino. Mam tutaj trzy produkty, które sobie przetestujemy. Są to chyba trzy z jednych z najbardziej popularnych produktów, które w Dino można zakupić, mianowicie rakiety Blast, petardy Bank Terror oraz wyrzutnia Bloom. Zrobię to w swoim stylu, ponieważ w sumie już parę osób testowało te fajerwerki z Dino, czyli po prostu odpalimy sobie parę rakietek, odpalimy sobie parę tych petard, bank terrorów, no i w ogóle rozłożę sobie wyrzutnię Bloom na singli shoty, zobaczymy jak tam z jakością w środku, no i parę singli sobie też odpalimy. No bo myślę, że już bez sensu normalnie tą wyrzutnię odpalać, to wszystko i tak dalej po staremu, no bo już wszyscy to testowali, to ja zrobię to po prostu w swoim stylu, tak jak mówiłem. Rakiety Blast 25 zł, aczkolwiek są na promocji od 21 grudnia za 20 zł, ale nie w każdym sklepie Dino. Dużo osób mi pisało, tam widziałem wiadomości, komentarze, że w ich Dino i tak te rakiety kosztują 25 zł, więc zobaczymy, czy za tą cenę warto. Petardy Bank Terror 15 zł, no i wyrzutnia Bloom 9-ostrzałowa za 15 zł również. No i co Wam mogę powiedzieć do rakietów Blast? Wydają się identyczne jak w latach ubiegłych. Mam tutaj numer partii 2022 myślnik 2, więc no myślę, że to jest najnowsza partia. NEC 120 gram bez zmian. Petardy Bank Terror, tutaj NEC 7 gramów, taki sam jak petardy Nitrox, jakość wykonania bardzo fajna, fajnie te petardki wyglądają, ładnie się prezentują. Zobaczymy jak to będzie tam z mocą, ja już jedną odpaliłem i nie ma tragedii, ani nie ma też żadnego zachwytu. No ale pamiętajmy, że to markety, no i wyrzutnia Bloom, 9 strzałów, 20 mm. O NEC-u już Wam mówię, żeby Was nie okłamać. 58,5. No i tym razem jest to numer partii 2021, więc tym bardziej nie ma sensu odpalać całej tej wyrzutni, a w tym roku prawie w ogóle singli nie mam, więc sobie po prostu z 2-3 single odpalimy i będzie git, także lecimy z teścikiem. No i okej, mamy tutaj nasze rzeczy, które będziemy sobie testować, tylko może jeszcze zaczniemy testowanie od petard właśnie tych piromaksowych. Już je wyciągam, tylko sekundę mi to zajmie. Niestety nie wziąłem sobie kurczę latarki, więc będzie trochę problematyczne, żeby świecić i odpalać, aczkolwiek wydaje mi się, że nawet bez tej latarki coś tam widać w miarę, więc w sumie damy sobie radę. Dobra, no i zaczynamy od odpalenia petardy po prostu na ziemi. Proszę bardzo, kładziemy ją sobie w taki sposób. Bierzemy zapalniczkę i odpalamy. Pyk. Pierwszy, najprostszy test. Pyk. No i szczerze powiem Wam, wcale tak źle te petardy nie wypadają. Na pewno są trochę słabsze od nitroksów, aczkolwiek szczerze mówiąc nie widzę tutaj jakiejś porażającej różnicy. Teraz wchodzimy do takiego ciężkiego, ubitego śniegu, który jest już taki bardziej trochę nawet lodem bym powiedział. I zobaczymy jak rozwali ten śnieg. No nie, mój telefon. No i w śniegu już trochę gorzej ta petarda wypada. Aczkolwiek jakiś kraterek tam robi, więc w sumie nie najgorzej. No i teraz jeszcze ważny test, czyli test na wodzie. Czekajcie, telefon sobie mniej więcej wytrę, bo przestanie mi zaraz działać. Już to zrobimy bez latarki. A ja i tak wszystko widzę, Wy chyba też zresztą dosyć widzicie dobrze, więc odpalamy petardę i wrzucamy do wody. Jak najbardziej petarda w wodzie wybucha. Nie było tu żadnego problemu, więc też generalnie petardy nie są zbyt mocne, są raczej bym powiedział słabiutkie, aczkolwiek zdecydowanie mocniejsze od jakiegoś takiego zwykłego pikolaka przeciętnego. No ale mają fajną jakość wykonania, długi ląd. Szczerze mi się nawet podobają i jeszcze ostatnio sobie po prostu położymy tak wyżej, zdamy jej fory, żeby dała swoje pełne możliwości akustyczne. I dawaj malutka. Nawet jakieś echo się odbiło. Szczerze, jak na markety, może naprawdę być. Teraz lecimy z singlami od wyrzutni
Bloom, pierwszy single shot. Proszę bardzo. Dajemy, odpalamy. Piękny efekt, naprawdę nie spodziewałem się, że z tak mojej wrzutni będzie aż taki dobry efekt. Aczkolwiek powiem wam, że wybuchł trochę nisko. Odpalamy teraz drugiego. I piękne echo, naprawdę świetna sprawa. Patrzcie, jak fajnie tutaj jeszcze światło trochę podświetliło te efekty. Bardzo, bardzo ładne strzały, dwie z wyrzutni. Na szczęście trafiły się dwie różne, a dwa różne efekty, więc bardzo, bardzo spoko. No i teraz lecimy z rakietami. Już nawet losowo wziąłem chyba jakieś 3 rakietki. Nie sprawdzę nawet efektów, zobaczymy jak to wypada. I odpalamy pierwszą. To jest kolor zielony, jak niebieski, jakby ktoś był ciekawy. No, efekt przyzwoity, huk niezły. Dosyć długo się utrzymał, nie powiem. Bardzo ładnie, pierwsza rakietka. Teraz mamy rakietę czerwoną. I rakietka poleciała wyżej. Aczkolwiek szczerze, tutaj efekt utrzymał się jeszcze dłużej, więc naprawdę bardzo, bardzo ładnie na razie wypadają. Ten glittering to jest mega. No i tu chyba będzie coś z trzeszczeniem, jak z tego co patrzyłem, to jest taka rakietka. Czekajcie, bo tu tak nie widać. Zielona tym razem. To był taki leciutki niewypał, rakieta mocno nie rozrywała, ale i tak w sumie była dosyć głośna, ładnie strzeliła, ładny efekcik. No powiem wam, całkiem nieźle te fajerwerki z dymu wypadają, patrz na to, że dwie dyszki, mamy takich rakiet, kurczę, aż jeszcze poza tymi 9, no naprawdę można śmiało polecić. Wyrzutnia Bloom. No tutaj 10 na 10, ona ma 3 efekty, tam jednego jeszcze nie zobaczyliście, ale naprawdę cracking i tamten, który był, mega spoko sprawa. Oczywiście te efekty nie są jakieś bardzo gęste, ale jak na 20 mm to widać, że wyrzutnia jest ładnie dopchana, nie jest to byle co, więc też wyrzutnia jak najbardziej godna polecenia. A co do petard, no to uważam, że to jest najsłabsze ogniwo z tych wszystkich produktów, które dzisiaj testowaliśmy, aczkolwiek też nie są najgorsze, plus za dobrą jakość wykonania, cena nie jest bardzo wysoka. Aczkolwiek jeżeli macie jakiekolwiek inne petardy w miarę dobre, nawet jakieś eksplozje, w których gdzieś kupić, no to raczej je bym kupował. Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie i widzimy się wkrótce w kolejnych materiałach.